Zawsze kiedy kogoś poznajemy, intuicja podpowiada nam, czy jest to właściwa osoba. Nie powinniśmy jej lekceważyć. Z drugiej jednak strony, kiedy podpowie nam, że ktoś jest niewłaściwy, nie musimy z góry oceniać danej osoby i zakończyć przyjaźni z nią, zanim się dane dobre zaczęła. Kiedyś moja intuicja podpowiedziała mi, że osoba, z którą zaczęłam się kolegować, może nie mieć czystych intencji. Zlekceważyłam ją, co było ogromnym błędem, bo bardzo wycierpiałam się przez tamtą relację. Gdybym posłuchała się mojej intuicji i byłabym ostrożniejsza, zakończyłabym przejść od razu, kiedy zauważyłabym, że ta osoba tylko czeka, aż mi się podwinie noga i powiem o słowo za dużo. W tworzeniu relacji ważne jest, byśmy słuchali naszej intuicji i bardziej uważali na podejrzane osoby. Uważam, że lepiej jest potraktować intuicję jako podpowiedź, a nie jako nakaz. Zachęcam Cię dzisiaj, by słuchał podpowiedzi swojego serca.